Dobra, witam was ludzie, tutaj z tej strony Foxy. Nagrywam dzisiaj dla was grę, jak widzicie, Penumbrę, Czarną Plagę. Nieważne kiedy i gdzie, ale ważne, że jest film. Zagram na... No już grałem w tą grę trochę. Bez tej wiedzy nie zdołałbyś znaleźć w sobie dość woli, by uczynić to, o co muszę cię poprosić. No właśnie, chodzi o to, że tutaj... W ślad za ojcem udałem się na Grenlandię, by odkryć jego tajemnicę. Będę trochę przerywał z tym, więc powiem tak. Let's play z Ken Lynch'a dwójki będzie. Tylko, że nie obiecuję, że będzie co 2-3 dni, tylko może być, nie wiem, raz na tydzień. Bo ostatnio... Pomagał mi szalony Red, gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem samotny. Ostatnio coś miałem... Mego przyjaciela Reda spaliłem na popiół. Powiedział mi, że chce umrzeć. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo dręczyło mnie sumienie. No tak, tak, no super. Ruszyłem śmiało na... Tutaj ja mam wstawioną historię. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem głupi. I tutaj ktoś się sprowadza do, nie wiem, jakby wszystkie swojego... Uczucia, tak ludzkie, tak czyste. Syn, ojca, czy jakoś tak. I nie zdołałem uczynić tego, o co teraz muszę prosić ciebie. No tak, super. Następną grę, którą możecie się spodziewać, to na pewno już będzie Ken Lynch 2. I to wam naprawdę obiecuję. A tak poza tym, to no, dla rozrywki zacząłem kręcić Penumbrę teraz, bo nie mam co robić z życiem. O, widzimy, że się budzimy w jakimś pomieszczeniu, w jakiejś klatce. Fajnie, że to klatka jest. Czemu, kurde, ja muszę w klatkę zawsze być. Interakcję mamy taką samą jak z amnezją, czyli łapka. Dobra, ja pamiętam, że to trzeba przesunąć. Tu moneta. Tak. Słyszymy jakieś stękanie ciągle. Zamknięty. Ale że to się przesuwało. Tutaj gdzieś coś było. O, jest. Pałka świetlna. Pomiędzy światłem i cieniem istnieje całkiem inny świat. Świat, którego nie możemy lekceważyć. Uciekaj natychmiast. O. No dobra, więc muszę uciekać natychmiast, ale jak ja to mam zrobić? Pamiętam, że tak, monetę się wsadzało. Coś się z nią robiło, ale cholera. A dobra, już moneta jest ściśnięta. Więc tak, używało jej się do tych krat. No dobra, pamiętacie? Jednak pamięć nikogo nie zawadzi. No dobra, idziemy. Zawsze jak wchodzimy do cienia, to tak, taka obróbka się robi dziwna. No i to widzimy, ale że tutaj przedstawia się nam niezła historia. Nie miałem pewności, ile czasu byłem nieprzytomny, ale głowa nadal mnie bolała. Więc albo niezbyt długo, albo położyli mi naprawdę mocno. Przyłożyli, sorry. Nie wiedziałem, co się dzieje, ale nagle, nie wiedzieć czemu, przestało mnie to obchodzić. Postanowiłem uciekać. No nie, że to. Ja bym został w miejscu, kurde, bo bym nie wiedział, o co chodzi. Możesz, ja cię pierdzielę. Jezus, tam jest jakiś... Co to, kurwa? Jezus, jak się zląkłem! Czemu mnie tak cofnęło dziwnie? Wybawienie. Nie wiem, co to znaczy. Czyje wybawienie? O cholera, my jakiś niezły ruderze jesteśmy, nie można przejść.
dźwięki. O, baterie. Pręd. Tym się można rzucać. Kamienie. O. Flara. Darmowych napojów nie będzie, może ta moneta. O, bateria. I puszka. Dobra, ja wam zostawię to na przeczytanie i po prostu możecie sobie zastopować. No jakąś gorącą czekoladę, no co za ty. Ja tu kurde srama. Mam czekoladkę, chcę sobie zajadać. Zawalony. Nie chcę najlepiej na to wchodzić, bo już widzę, że to źle mi wygląda. Coś mi to śmierdzi. No właśnie. Trzeba trafić. O, jest. Trafiłem. Spłonić te deski. I je na pewno przestawić. Trafić nie mogę, no. Nie, nie zjedzaj mi. Mogę się trochę machać. Patrz pod nogi, no super. Ale dobra, pójdziemy tutaj na razie. Na pewno to coś jest, no. Baterie. Nie wiem jeszcze co oznacza te oko, ale coś mi to źle wróży, bo... Już widzę... Po muzyce już słyszę raczej. No jakoś przeszliśmy. Chłodnia. Dobra, wiem, że ten gaz zabija, już pamiętam kiedyś. Ten gaz zabija. Boże. Kurwa, co to było? Na następny raz spróbuję, może, nie wiem. Może jak mi się uda. No i co? Nie da się tego otworzyć. No to picie. Dobra. Jest, udało się. Przeszliśmy następny etap. Dobra, już tutaj. To naprawdę powiem wam, że ten etap znam. Szef kuchni Carlito czeka na was w kantynie, z wstawić nazwę dzisiejszej specjalności zakładu. Zadowolony pracownik to wydajny pracownik, a tylko wydajni pracownicy zostaną nakarmieni. Ta pierdol. Głupoty. Babo, to zobaczysz. Jakim się to ruszało? Jakieś to się ruszało te... O, to jest światło na G. O, jest na R. Kur! Dobra, na ten laser nie można wejść, bo to jest zabójczy laser. Więc tak. Musimy na to skoczyć. Pomóż mi. Czy ten typ powiedział przed chwilą do mnie pomóż mi? I on lepiej nie wnerwia. Słuchaj stary, a co ty na to, żeby dostać kijem? Albo krzesłem? Krzesło też ci pomoże, ty.
Wiem, że tak się nie powinno robić z ludźmi, ale bez przesady. Ktoś zaczął gadać, pomóż mi. No łebce zwróciłem. Jezus! Matko! Nie, kurde, nienawidzę tej gry. Dobra, to jest chyba safe point. Dziwne odgłosy są strasznie przy tym. Te istoty są wszędzie. Część mojej jaźni nadal jest tam. I mi przeciąga. Jaźń. Coś tu poważnego jest. Bateria. Spirytus. Wow, nie ma to jak chcę gulnąć po prostu, no. Z tego miejsca chyba wyszedłem, tak. Ale ta krew nic nie było już dobrego. Nie mam mowy, żebym to otworzył rękoma. Nie wiem, chyba mam tutaj iść. Ani gdyby no. Dobra. Więc zapewne będą się w to rzucić krzesłem. Jak to zazwyczaj bywa. Niech mi ktoś spróbuje przestraszyć. No normalnie wyłączę z nagrywania od razu i ucieknę. Dobra. No ja chyba ochujałem. Czy ja sobie rozjebałem światło? Chyba po to. Jezus! Jezus! Co to kurwa jest? O, tak się robi wtedy, gdy się boimy czegoś. O Jezus, kurwa, on tu wchodzi. Nic nie słychać. Nie mam je tu. O ja pierdolę. Boże, kurwa, jaki bydlak. Jezus. Dobra, wypierdalamy stąd. No kurwa nie. Nie, kurwa! O ja pierdolę. O Jezus, kurwa, jak on mi to wyjdzie. Nie, nie, kurwa, nie. Mnie tu nie ma, stary, nie. Nie ma mnie tu. Nie, kurwa, nie, 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 nie. O żeś, kurwa. Wypierdalaj! Kurwa twoją starą! Jest! Kurwa! Spierdalaj, kurwa, staruchu! O, dobra. Wiem, że to trzeba z niego wziąć. Muszę ją odetkać. Coś tu trzeba zrobić. Może puszkę na foju? Nie.
Dobra. Ja się z wami będę żegnał niestety, bo jestem tak obsrany, że już naprawdę już nie wiem co zrobić. No koleś mi zaczął piszeć do drzwi. Więc zobaczmy jeszcze może coś tutaj. Krew zaufania. Lunch. Na puszczaj nieczyście coś tam. Kurwa. Co z tym miejscem jest nie tak? Dobra. Ja się z wami naprawdę niestety żegnam, bo jestem obsrany. Naprawdę, nie. Widzieliście sami, że ten typ jakiś jest chory psychicznie i kto tam jest i zaczął iść w moją stronę od razu jak wyszedłem. Więc na razie wszystkim i do zobaczenia. Hej.